Dlaczego sprzedaje pan dobry zegarek? Bo bardziej potrzebuje forsy. Muszę podać cenę i tyle. Są bardzo pospolite. To Omega. Nówka kosztuje 6 tysięcy. Żaden klient się nie pozna. Obraża mnie pan. Ja? Tak, nie będziemy się targować. Powiem panu, ile za niego chcę i to moje ostatnie słowo. Podam kwotę i albo się zgodzimy, albo nie. Nie mogę tak po prostu... To dobry zegarek. Wysłucham pańskiej oferty, ale może pan ją tylko przyjąć albo odrzucić. Jasne? Jak, skoro jeszcze nie znam kwoty? Nie rozumie pan. Rozumiem. Wcale nie. Musi pan zrozumieć, że nie mam zamiaru się targować. Nie obniżę ceny i nie spotkamy się gdzieś po środku. Czy wyrażam się jasno? Dobrze, spokojnie. Ile pan chce? 3500. 1000? Piernicz się.